Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Samochód przejechał podaną drogą w podanym czasie. Z jaką średnią prędkością się poruszał? Mamy informację taką podaną. 200 km 5 godzin. Więc ja to sobie zapiszę. Przez 5 godzin pokonał 200 km, a przez 1 godzinę ile? To 200 km podzielę przez 5 godzin. 200 podzielić na 5 to jest 40, a kilometry podzielić na godzinę to będą kilometry przez godzinę. Więc ten samochód poruszał się z prędkością 40 km na godzinę. I drugi przykład. Mamy 3 godziny, 210 km, a 1 godzina to 210 podzielić na 3 godziny. To wyjdzie nam 70 km na godzinę, czyli taką prędkość miał ten samochód, 70 km na godzinę. Kolejne, w ciągu 6 godzin pokonał 300 km, a w ciągu 1 godziny 300 podzielić na 6 wychodzi 50 km na godzinę. I jeszcze zobaczmy na 3 przykłady. Samochód przejechał podaną drogą w podanym czasie. Z jaką średnią prędkością się poruszał? Więc ponownie, 4 godziny to 400 km, a 1 godzina to 400 podzielić na 4 wychodzi nam 100, czyli prędkość wynosiła 100 km na godzinę. Dalej, 2 godziny to 100 km. W takim razie 1 godzina to 100 podzielić na 2. Wyjdzie nam 50 km na godzinę. Taką prędkość miało to auto. I 4 godziny to 300 km, a 1 godzina 300 podzielić na 4 wychodzi nam 75 km na godzinę. Czyli taką prędkość miał ten pojazd. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.